Dzisiaj pokażę Wam jedną technikę na pracę z biodrem, a dokładnie z rotatorami zewnętrznymi stawu biodrowego, czyli z takim wachlarzem stawu biodrowego. Ale nie tylko, dlatego że ta technika będzie też zahaczała trochę o mięsień na miednicy, więc ogólnie to będzie fajna praca do poprawy jakości funkcjonowania miednicy, można tak to powiedzieć. Będzie to technika bardzo ergonomiczna, która naprawdę będzie, myślę, że pomocna dla Was w Waszej codziennej praktyce. W takiej właśnie będziemy pozycji pracować. Jest to fajna pozycja, ponieważ odsłania grupę mięśni pośrodkowych, ale też mięśnie, które położone są głębiej i będziemy pracować naprawdę ze strukturami, które przyczepiają się w okolicy krętarza większego do kości kulszowej, ale też od krętarza większego do kości krzyżowej, czy właśnie w tej okolicy od kości kulszowej do kości krzyżowej do kości guzicznej. Czyli z rotatorami zewnętrznymi stawu biodrowego, ale też z mięśniami na miednicy. I teraz tak, będzie to praca z mięśniem pośrodkowym wielkim, on jest jakby najbardziej na zewnątrz i przykrywa to wszystko, ale też praca z mięśniem pośrodkowym średnim, który jest w tej okolicy, z pośrodkowym małym, który jest w tej okolicy, z gruszkowatym, który jest tutaj, z mięśniem bliźniaczym górnym i dolnym, które są w tej okolicy, z osłaniaczem zewnętrznym, ale też właśnie z końcówką gruszkowatego, który jest w tej okolicy, z mięśniem guzicznym, a także z mięśniem dźwigaczem odbytu. Bardzo fajna technika, gdzie będziecie mogli wykorzystać ją w wielu sytuacjach. Będziemy pracować w takiej pozycji. Jeżeli podacie pacjenta na boku, to pamiętajcie, żeby mniej więcej krętarze większe były prostopadle do leżanki i mniej więcej nad sobą i żeby barki też były równo ułożone. Wtedy pacjent nie jest w żadnej rotacji i jest to fajna i przyjemna pozycja do pracy. To, co musimy zrobić przede wszystkim, to zlokalizować krętarz większy, ponieważ od niego będziemy pracować w różnych kierunkach. Tkanka na to wie, w jakich kierunkach. Krętarz to jest najbardziej wystająca część kości udowej i jeżeli po prostu położymy rękę, to będziemy czuli, że jest coś tutaj wystającego, bardzo kościstego. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy jest to krętarz, kładziemy rękę, poruszamy delikatnie i czuję, że kość tutaj przesuwa się palcami i mamy tutaj bardzo duży obszar krętarza większego. Natomiast kiedy w ogóle pracować tą techniką? Oprócz tego, że pacjent można przyjść i mówić, że ma bolesny staw biodrowy, albo po prostu wiemy, że będziemy uzdrowienie stawu biodrowego, czyli to jest od razu jakby impuls do tego, że tą technikę trzeba pracować, albo przyjdzie jakaś pani i będzie skarżała się na jakieś bóle okolicy kości krzyżowej, to jest jeden z przykładów, gdzie prawdopodobnie ta tkanka będzie do opracowania i warto byłoby z nią warto na nią poświęcić trochę czasu. Natomiast jest bardzo fajny test na rotatory zewnętrzne. Zobaczymy go i raz test, a dwa nasze odczucia palpacyjne powiedzą nam, czy warto pracować z tym obszarem. Test jest bardzo prosty. Pacjent leży na brzuchu, nogi złączone razem, fajnie jak stopy wystają poza leżankę, to jest bardziej komfortowo. Zginamy nogi do kąta 90 stopni, to znaczy pacjent sam zgina, utrzymuje te nogi, kolana złączone razem i stopy na zewnątrz. W ruchu czynnym rozjeżdża się stopy na zewnątrz i tutaj powinno być tak, że kąt tych nóg, kąt podudzi, da nam kąt 90 stopni. 45 z jednej strony, 45 z drugiej strony. Jak widzimy, tutaj mamy bardzo napięte rotatory zewnętrzne, zresztą tego, że nasz pacjent dużo czasu spędza na siłowni i ćwiczy jednak te pośladki, ale nawet ta noga jest w mniejszym kącie, ma mniejszy kąt, więc na pewno pracujemy sobie z tą nogą i teraz zobaczymy, jak nasza technika wpłynie na ten właśnie obszar. I to jest już impuls, że coś trzeba zrobić, palpacyjnie zbadać ten obszar i jeżeli test wyjdzie tak jak teraz, plus obszar będzie tkliwy, tkanka będzie nieprzesuwalna, to znaczy, że technika, którą Wam pokazałem i w ogóle praca na rotatorach zewnętrznych jest bardzo potrzebna. Wiemy, że test nam wyszedł pozytywnie i ta prawa noga potrzebuje tutaj tej pracy, prawdopodobnie, to sprawdzamy sobie, jak wygląda przesuwalność powięzi powierzchownej nad krętarzem większym. Powinno ona się przesuwać fajnie we wszystkich kierunkach. Kładę łapki na krętarz większy i sprawdzam, jak się przesuwa tkanka w stronę talerza biodrowego, w stronę kości krzyżowej, guzicznej, no i niżej w stronę dołu podkłonowego.
z okolicy krętarza i sprawdzam w tym kierunku, w tym, w tym, w tym, w tym. Oczywiście tych kierunków może być więcej. To jest jakby taka moja propozycja. I wybieram do pracy kierunek, który jest najmniej przesuwany. Tu jest najgorzej. I tutaj. Więc moje techniki będę wykonywał właśnie w stronę talerza biodrowego i w stronę kości krzyżowej. Tak jak wspomniałem, technika bardzo ergonomiczna, więc wykorzystuję mało swojej siły, a dużo ciężaru ciała. Ja bardzo lubię to wykonywać miękką pięścią, więc bardzo mięciutko. Odkrętasz, jak powiedziałem, idziemy w stronę talerza biodrowego i w stronę kości krzyżowej. Będę poprawiał przesuwalność tej tkanki właśnie w tych kierunkach. I tak jak wcześniej wspomniałem, możemy iść do kości kulszowej. W pewnym momencie poczujemy ją, ale też możemy dalej przesuwać się i zahaczyć sobie mięśnie na miednicy, mięsień gruszkowaty, mięsień guziczny. Guziczny trochę będzie pośrednio, dlatego że ciężko jest dostać się do niego właśnie bezpośrednio i będziemy pracować z nim poprzez inne tkanki. Ale jak najbardziej te techniki bardzo fajnie mogą wpłynąć na miednicy, odczuwalność, bo teraz zakres ruchu, zmniejszenie kompresji właśnie na sam staw biodrowy. Jedynym minusem jest to, że ta technika dociska, przynajmniej w początkowej fazie, staw biodrowy do panewki stawu, znaczy głowy kości udowej do panewki i może to powodować dolegliwości bólowe u osób, które mają już zaawansowane zmiany zrobienia stawu biodrowego. Więc wtedy byśmy musieli trochę pokombinować. Pamiętamy o tym, że podczas tej techniki możemy odczuwać raczej dolegliwości bólowe związane z rozciąganiem tkanek, a niekoniecznie właśnie z kłuciem gdzieś bezpośrednio w stawie. Jeżeli czujemy kłucie bezpośrednio w stawie albo jakieś inne nieciekawe rzeczy, to po prostu nie robimy tej techniki. No i co? I zaczyna się przesuwać. Jest jakby lepiej. W ogóle oprócz tego, że ta ruka będzie się coraz lepiej przesuwała, to też będziecie czuli, że kurde, robi się fajnie, miękko, przyjemnie pod rękoma. Można pracować właśnie w ten sposób i to jest bardzo fajne. Można pracować nasadą, też jakbyście chcieli w ogóle, o, to jest dobra opcja. Pracujcie, jakbyście chcieli odseparować tkanki od krętarza większego, jakbyście chcieli po prostu je odsunąć tam, rozciągnąć, wydłużyć. Można bawić się w ten sposób też, że oddzielam te tkanki od krętarza w taki właśnie sposób. Jakby odrysowuję rękoma obrys krętarza, co nie jest raczej przyjemne dla pacjenta. I jeżeli te tkanki będą się rozluźniały, to będziecie czuli, że za każdym razem albo po kilku razach jest lepiej. Ta tkanka przesuwa się szybciej, ponieważ ja tu nie wybieram, jakim tempem chcę pracować, tylko opieram się sam pod dobrym kątem, mniej więcej 45 stopni pomiędzy tkanką a moją ręką, czyli tutaj 45 stopni. I jeżeli jest mniejsze napięcie, te tanki są fajniejsze w dotyku, to oczywiście ta prędkość jest szybsza, większa. Już jest lepiej, nie? Tak. O, jest tam jak wjechałeś niżej. Poskudnie. Minus tej techniki jest taki, że ciężko wprowadzić ruch bierny bądź czynny. Jest to trochę komplikowane. Nie będziemy tego robić, trochę nie opłaca się, ale też możemy znaleźć sobie tkanki, które są najbardziej napięte. Tutaj mamy fajną grudkę. Wejść tam łokciem, wybrać luz tkankowy i zostać. I czekamy, aż to się będzie fajnie rozluźniało i te tkanki będą się zapadały pod siłą naszego łokcia. Wcale to nie jest, nie robię tego intensywnie, natomiast odczucia zakładam, że są konkretne. Czy coś się zmniejsza? Ale teraz też wchodzisz coraz głębiej. Okay. I teraz zrobimy tę technikę łokciem, czyli też będę zsuwał się w stronę kości kulszowej.
Dobra, popracowaliśmy trochę. Sprawdźmy sobie, jak ta przesuwalność kręta się zmieniła. Czyli znowu ręka na krętarzu. Super, poprawiły się w stronę talerza biodrowego. Kości brzuszowej też. Jest to bardziej taki sprężysty ruch. Czyli ogólnie przesuwalność tkanek poprawiła się. To powinno wszystko fajnie, płynnie, delikatnie chodzić. Jest nieźle. Sprawdźmy sobie, czy poprawiły się trochę ruchowo, jak wygląda ta rotacja wewnętrzna. I na zewnątrz. Wyrównało się dalej. Jest kilka stopni lepiej. Fajnie, chociaż wiemy, że ten obszar wymaga dużo większej pracy niż to zrobiliśmy i będziemy oczywiście dalej kontynuować w innych technikach. Mam nadzieję, że technika będzie dla Was pomocna i będziecie ją wykorzystywać. Naprawdę robi kawał dobrej roboty, więc wrzućcie ją do swojej codziennej praktyki i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! Jeżeli mielibyśmy wybrać jedno miejsce, z którym pracowalibyśmy u każdego pacjenta, to byłby to bez